samolot bezzałogowy, który ma swoje osiągnięcia i ma swoją już dobrą markę, dobrą renomę, powinien stanowić sygnał dla nas wszystkich, że właśnie należy stawiać na tego typu sprzęt w wymiarze o wiele szerszym w ramach całości sił zbrojnych. To, że powstanie Narodowy Program Bezzałogowców jest informacją przekazywaną również po raz drugi przedtem na odprawie kierowniczej kadry. Chciałem powiedzieć, że to, co tutaj widziałem i słyszałem o tym sprzęcie, wzmacnia moją determinację w tym zakresie, bo to jest szansa nie tylko dla sił zbrojnych, to jest szansa również dla polskiej myśli technicznej. Ten samolot jest przejawem polskiej myśli technicznej. Może być także źródłem, czy celem dobrze ulokowanych polskich aspiracji, ambicji typu naukowego czy inżynierskiego. To jest osiągnięcie, które warte jest upowszechniania, warte jest wykorzystania. Analityk, który może obrabiać zdjęcia, wysyłać je dalej. Dodatkowo w sekcji jest technik, który jest...